filmie fabularnym Tylko miłość, po angielsku The Story of Us, w którym główne role grają Michelle Pfeiffer i Bruce Willis, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego z żadnymi tam filmami przemocy, ani nic. To jest naprawdę piękny film. Grają rolę Bena i Katie Jordan. W tym filmie Ben i Katie Jordan nagle znajdują się w miejscu, w którym nic już nie jest takie jak dawniej. Są małżeństwem z pewnym stażem i docierają do punktu, w którym nagle nic już nie cieszy. Nie wydarza się żadna zdrada, nie ma żadnych dramatów po drodze, od po prostu codzienne życie, i ilekroć patrzą wstecz na to, co ich doprowadziło do tego miejsca, obserwujemy pewne wydarzenia po drodze, ale żadne z nich nie wydaje się być jakoś specjalnie nadzwyczajne. Od po prostu dwoje ludzi kochających się, pełnych pasji dla siebie, nagle doszło do miejsca, w które najlepiej opisuje pewien komentarz, kiedy dwoje ludzi siedzi sobie przy stole i w jednym momencie ona mówi, że przyszedł taki moment, kiedy łyżka staje się tylko łyżką. Nie jest już zapowiedzią wspólnego posiłku, nie jest zaproszeniem do wspólnego bycia ze sobą, ale łyżka staje się po prostu łyżką. I czasami w małżeństwie jest tak, że przychodzi moment, kiedy łyżka staje się tylko łyżką. Możemy to nazwać momentem rozczarowania drugą osobą, zmęczenia sobą nawzajem, a czasami są to chwile napięcia, kłótni, konfliktu, te chwile, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że osoba, z którą zdecydowaliśmy się iść na dobre i na złe, no nie jest idealna. Nagle okazuje się, że ma pewne wady, że są pewne rzeczy, które nam w niej przeszkadzają, że to, na co przymykaliśmy oczy, kiedy byliśmy jeszcze w narzeczeństwie, nagle zaczyna nas uwierać, przeszkadzać, i jeżeli ten stan trwa za długo, może doprowadzić nawet do pęknięcia czy do rozpadu związku. Czasami w małżeństwie przychodzi taki moment, kiedy łyżka staje się tylko łyżką. I jeżeli nie będziemy dobrze wiedzieli, co w takim momencie zrobić, to łyżka może stać się nożem, którym odetniemy siebie od drugiej osoby. Na szczęście w księdze, którą w tej chwili studiujemy, przyglądamy się jej w Pieśni nad Pieśniami, w poemacie, w samym środku Pisma Świętego, Bóg opisuje również i ten moment w małżeństwie. To moment, w którym moglibyśmy powiedzieć, Bóg jakby nagrał ukrytą kamerą. Gdybyśmy wyobrazili sobie, że ukryta kamera wchodzi do naszego związku i Bóg nagrywa to, w jaki sposób przeżywamy konflikt, przeżywamy napięcia. Być może powiedzielibyśmy, to lepiej nie, to już niech to zostanie tą ukrytą kamerą, niech to nigdy nie wyjdzie na światło dzienne, lepiej, żeby nikt nie widział, w jaki sposób te konflikty wyglądają w naszym domu. Ale w przypadku tej pary, którą Bóg opisuje na kartach swojego słowa, oblubieńcy, oblubienicy, sulamitki, wieśniaczki, kobiety z prostego domu, z pochodzenia wiejskiego i z drugiej strony pięknego króla, który jest władcą i to mądrym władcą, w ich życiu przychodzi taki moment, na który właśnie ukryta kamera samego Boga robi najazd i pomaga nam przyjrzeć się temu konfliktowi czy temu napięciu, troszeczkę popodglądać i zobaczyć cztery takie zdjęcia albo cztery ujęcia, które pomogą nam zobaczyć pewne etapy, które Bóg opisuje w kontekście konfliktu. Do tej pory wszystkie opisy w Pieśni nad Pieśniami były zbudowane wokół wzajemnego zachwytu nad sobą nawzajem, obojga zakochanych, zwieńczonego małżeństwem, a później seksualną intymnością, seksualną bliskością, wyrażonego poprzez tą intymność seksualną. Ale Bóg jest realistą i On wie, że nawet w najbardziej idealnych małżeństwach zdarzają się chwile napięć, czy też dłuższe okresy rozczarowania sobą nawzajem. I dobrze jest to wiedzieć. Po to, żeby wiedzieć, co zrobić, kiedy łyżka w naszym małżeństwie stanie się tylko łyżką. Albo jak sprawić, żeby widząc przebłyski tego, nie dopuścić do tego, żeby łyżka stała się tylko łyżką.
I okazuje się, że to jest całkiem sporo materiału tego, który Bóg zgromadził, kręcąc ukrytą kamerą te sceny z życia tych dwojga ludzi, bo konflikt, czy też napięcie, rozczarowanie, o którym będziemy dzisiaj mówić, zajmuje prawie 25% całej księgi. 1/4 tej księgi Bóg poświęca na to, żeby przyjrzeć się temu, w jaki sposób ludzie ze sobą się, można powiedzieć, kłócą, ale przede wszystkim w jaki sposób przeżywają konflikt. I na pierwszym zdjęciu, już na pierwszym zdjęciu widzimy, od czego to się zaczyna. Ona mówi do chóru: ja spałam, lecz moje serce czuwało. O, głos ukochanego puka, czytamy w 5 rozdziale. A on mówi do niej: otwórz mi, moja jedyna, najdroższa gołąbko, moja doskonała, gdyż moja głowa nasiąkła rosą, moje kędziory nocnymi kroplami. Ona mówi do niego: zdjęłam już suknię, czy mam ją założyć? Umyłam nogi, czy mam je znowu pobrudzić? Mój ukochany wsunął rękę przez otwór, a w moim wnętrzu zawrzało. Wstałam, aby otworzyć memu ukochanemu. Z rąk kapała mi mirra. Mirra spływała mi z palców prost na zapadki zamka. Otworzyłam mu wreszcie, lecz on już zawrócił. Odszedł. Jeszcze przez chwilę, przed chwilą, w tych 4 poprzednich pieśniach, ponieważ pieśń nad pieśniami składa się z 6 weselnych pieśni, i jeszcze przed chwilą, w tych poprzednich pieśniach, ona wołała: wstań, przyjdź do mojego ogrodu, cała należy do ciebie. A teraz mówi: no, zdjęłam już suknię, no, czy mam ją znowu założyć? Umyłam nogi, mam je znowu pobrudzić? Ja wam to przetłumaczę z hebrajskiego na polski. Z hebrajskiego na polski to w takim dowolnym, takim wolnym tłumaczeniu oznacza: boli mnie głowa. No tak to jest, że w pewnym momencie bycia razem, pełna pasji i oddania miłość, ustępuje miejsca zmęczeniu, codzienności, a nawet rozczarowaniu. I czar pryska. Ideał przestaje być ideałem, a pierwsza poważna kłótnia zastanawia nas, jak to się stało, że się tu znaleźliśmy. Może gdybyśmy dodali sobie więcej realizmu na początku, może wtedy, gdybyśmy zdali sobie sprawę z tego, że żeniąc się, czy wychodząc za mąż, żenimy się, czy wychodzimy za mąż za grzesznego człowieka, sami będąc jednocześnie grzesznymi ludźmi, mielibyśmy więcej wyrozumiałości dla siebie nawzajem i dla tych chwil, kiedy nam się po prostu nie chce. Być może uniknęlibyśmy rozczarowań, ale myślę, że raczej nie uniknęlibyśmy jakiegoś rodzaju konfliktu, ponieważ tam, gdzie dwoje ludzi, tam napięcie prędzej czy później na pewno się pojawi. Przyglądając się temu pierwszemu zdjęciu, zdjęciu, które moglibyśmy zatytułować zaniedbanie i oddalenie, moglibyśmy powiedzieć, że źródłem konfliktu często jest jakaś forma zaniedbania. Jakaś forma zaniedbania. W tym przypadku poprzez poemat jest to bardzo konkretna forma niechęci czy zaniedbania, ale tak naprawdę sednem tego jest ten moment, kiedy moja wygoda staje się ważniejsza od twojej potrzeby. Zdjęłam już moją suknię, mam się ubrać? Pan by powiedział: ja już się położyłem przed telewizorem i zdjąłem buty, co mam znowu się ubierać? Mówiąc o zaniedbaniu, możemy mówić o kilku zaniedbaniach. Zaniedbanie wzajemnych potrzeb. Brak wzajemnych rozmów, brak wsparcia, brak pomocy, lekceważenie obowiązków domowych, wycofywanie się z wychowywania dzieci, to jest jej zadanie, to jest jego zadanie. Albo zaniedbanie finansów. My żyjemy w kulturze, która jest przesiąknięta seksualnością i mówi się nam, że seks jest tak strasznie ważny i kluczowy dla powodzenia związku. I to prawda. Intymność seksualna jest niezwykle ważna dlatego, żeby związek mógł wyrażać swój wzajemny zachwyt. Ludzie mogli wyrażać zachwyt sobą nawzajem właśnie poprzez seks. Ale być może nie wiedzieliście o tym, że więcej związków na świecie rozpada się nie z powodu zaniedbania seksualnego, ale z powodu problemów finansowych. Pieniądze są pierwszym powodem na długiej liście
tego, co sprawia, że ludzie decydują się od siebie odejść. Wcale nie seks, czy jego brak, ale kwestie majątkowe. Wreszcie, już to powiedzieliśmy, zaniedbanie w sferze seksualnej. Ono też staje się powodem oddalania się od siebie współmałżonków. I niełatwo się mówi o tych rzeczach, zwłaszcza w kontekście świata, w którym tak bardzo, bardzo ciężko jest nie przekroczyć pewnej granicy, pewnej linii, w której wzajemne oddawanie się sobie nawzajem przestaje być wzajemnym, obopólnym oddawaniem się, ale może być, może stać się, nawet w małżeństwie czasami, jakąś formą przemocy z jednej albo z drugiej strony. Ponieważ seks jest potężną bronią. Potężną bronią w rękach jednych i drugich. A ze względu na to, jak jesteśmy poukładani, często jest potężną bronią w rękach kobiet wobec swoich mężczyzn. I tak jak mężowie nie powinni manipulować swoimi kobietami, swoimi żonami po to, żeby zaprowadzić je do łóżka, my nie dajemy wam kwiatów, nie powinniśmy dawać wam kwiatów, dlatego że chcemy iść z wami do łóżka. My nie robimy kawy rano po to, żebyśmy poszli z wami wieczorem do łóżka. My nie robimy, nie zapraszamy was na obiad, nie powinniśmy robić tego, myśląc tylko o tym, jak to się z wami dzisiaj przespać. Tak samo, drogie panie, seks w waszym przypadku jest ogromną bronią, który nie może stać się kartą przetargową, że jak czegoś nie zrobisz, to zapomnij. Jak czegoś nie zrobisz, to mnie na pewno dzisiaj zaboli głowa. Nie bez powodu Biblia przestrzega przed unikaniem seksu przez współmałżonków. Być może wydaje wam się to dziwne, że tak jest, ale tak, Biblia mówi, Pismo Święte mówi, żeby nie uciekać od siebie, żeby nie stronić od siebie. A apostoł Paweł wręcz, kiedy pisze o tym, to pisze w taki sposób, mówi, żeby małżonkowie nie odmawiali sobie nawzajem współżycia, a potem na pewien czas niech się oddadzą modlitwie, a potem znowu niech dalej. Więc to jest raj dla nas mężczyzn, oczywiście, dla niektórych z nas, ale to oczywiście nie chodzi o jakiś zwariowany obraz, ale chodzi po prostu o to, że żadna rzecz nie może stać się kartą przetargową w naszych wzajemnych relacjach. Ani pieniądze, ani lekceważenie wzajemnych potrzeb, ani kwestie seksualne. Otworzyłam mu wreszcie, mówi ona, lecz już zawrócił, odszedł. I przyglądając się temu pierwszemu zdjęciu, widzimy, że zaniedbanie w małżeństwie prowadzi do oddalenia się małżonków. On się usuwa. Ale też co ciekawe w tej sytuacji, on nie naciska. On nie wymusza niczego. Ona mówi, boli mnie głowa. On mówi, no trudno. I usuwa się. Seks nie staje się towarem przetargowym ani z jednej, ani z drugiej strony. Być może usuwa się z szacunku dla swojej żony, ale czytając dalej tę pieśń widzimy, że niestety nie wraca. Że milczy, że schodzi do swojej winnicy, że wybiera pracę w ogrodzie niż rozmowę ze swoją małżonką. I to jest nasza męska wersja, nie chce mi się z tobą gadać. To są te ciche dni, które czasami, ponieważ się obrazimy, potrafimy wpędzać w poczucie winy naszą żonę, bo nie zrobiła czegoś, czego oczekiwaliśmy, nie zrobiła czegoś, na co się nastawiliśmy. I okazuje się, że to nie jest dobry obraz. Zaniedbanie zawsze prowadzi do jakiejś formy oddalenia. Czy to jest milczenie, czy to jest odsunięcie się od siebie, czy to jest unikanie swojej obecności, czy też są to te nieszczęsne, ciche dni, które nigdy nie zaczynają się jako dni. One zawsze zaczynają się jako ciche minuty, ciche godziny, a potem nagle okazuje się, że od kilku dni nie rozmawiamy ze sobą. I niestety problem polega na tym, że wiele małżeństw zatrzymuje się w tym miejscu. Że dochodzą do miejsca, w którym oddalają się od siebie. Dochodzi do zaniedbania, jakiejś formy zaniedbania i małżeństwa oddalają się od siebie i nie potrafią przepracować konfliktu, nie potrafią rozmawiać ze sobą. A czasami niestety zaczynają szukać kolejnego ideału.
ideału po drugiej stronie płotu. Zgodnie z zasadą, że trawa na pewno jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu. Czasami zaniedbanie może przybrać formę agresji. Może przybrać formę nadużywania alkoholu, może przybrać formę przemocy i nic nie usprawiedliwia takiego zachowania po żadnej stronie. Nic. I niestety czasami są sytuacje, w której dla ratowania swojego życia i zdrowia i swoich dzieci małżonkowie nie tylko odsuwają się od siebie na jakiś czas, ale ktoś musi uciekać, żeby uratować siebie przed brutalnością. Ale nawet jeżeli wtedy dochodzi do rozwodu, trzeba pamiętać o tym, że rozwód zawsze jest tragedią. Nawet jeżeli potrafimy po ludzku go wytłumaczyć, rozwód zawsze jest tragedią w Bożych oczach. I dlatego od samego początku, od dnia ślubu, a nawet już wcześniej, kiedy zaczynamy chodzić ze sobą, kiedy zaczynamy spotykać się, kiedy jesteśmy narzeczeństwem, najważniejszą decyzją, pierwszą, którą należy podjąć, to jest to zdecydowanie się na to, czy będziemy budować na tym samym fundamencie, którym jest Chrystus. A następnym krokiem jest stwierdzenie, jeżeli kiedykolwiek podejmiemy decyzję o tym, żeby razem żyć na zawsze, to rozwód nie jest opcją. I klucz do furtki z napisem rozwód wyrzucamy daleko. I w żadnym momencie naszych trudnych chwil nie powinno pojawić się zdanie, bo odejdę od ciebie, bo cię zostawię. Zobaczysz, zostawię cię. Mów tak dalej, a będziesz mówiła sama do ściany. Mów tak dalej, a będziesz mówił sam do lustra. Rozwód nie jest opcją, rozwód nie jest groźbą, którą możemy wyciągnąć w sytuacji nawet realnego zaniedbania przez drugiego współmałżonka. I okazuje się, że w tym obrazie konfliktu, który Bóg pokazuje nam, szukanie innego partnera do rozwiązania swojego konfliktu, swojego napięcia, swojego zaniedbania również nie jest opcją. Bo na zdjęciu drugim widzimy taki obraz. Szukałam go, nie znalazłam. Wołałam, lecz mi nie odpowiedział. Znaleźli mnie za to stróże obchodzący miasto, pobili mnie, zranili, zdarli mi zasłonę ci stróże z miejskich murów. Zaprzysięgam was, jerozolimskie panny, jeśli gdzieś spotkacie mego ukochanego, wiecie, co mu przekazać? Że jestem chora z miłości. Ona mówi, wstałam, szukałam, wołałam. Ona nie szuka innego. Ona szuka tego, którego na moment utraciła. Podejmuje inicjatywę. Nie czeka na jego ruch. Ona sama zaczyna go szukać. To jest koniec cichych dni. Koniec udowadniania sobie, kto jest winny. Koniec czekania. Ona go szuka. I mówi, strażnicy mnie pobili, zranili, zdarli płaszcz. To oznacza, że w obrazie tamtych czasów, ilustracja dla nas bardzo niejasna, bo niby za co mieli ją pobić. To oznacza prawdopodobnie, że ona wybiegła z tego domu i tak bardzo szukała go, że zapomniała założyć chusty na głowę, przykryć swoją głowę. I kiedy strażnicy zobaczyli ją biegającą z rozpuszczonymi włosami, potraktowali ją jak kobietę lekkich obyczajów. Ona płaci cenę za swoje zaniedbanie, płaci cenę, ponosi konsekwencje swojego zaniedbania w ten sposób, bo nagle w oczach innych staje się kimś, kim naprawdę nie jest. Ale nawet wtedy ona nie przestaje go szukać i mówi, powtórzcie mojemu miłemu, kiedy go znajdziecie, powtórzcie mu, jestem chora z miłości. Wiecie, kiedy pojawiają się te słowa, pamiętacie? One pojawiają się w pierwszym i drugim rozdziale, na samym spotkaniu, na samym początku. Ona jest chora z miłości na początku i ona, kiedy zdała sobie sprawę z tego, kiedy przychodzi oddalenie, nagle zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo to jest nie tak, jak powinno być. I ze względu na miłość podejmuje inicjatywę, żeby go odnaleźć. I oczywiście tak to jest tutaj, w tym poemacie, ale w drugą stronę, w życiu jest dokładnie też w drugą stronę, czy powinno być. To nie jest tylko tak, że to ona powinna podejmować inicjatywę, ale on również powinien podjąć inicjatywę. Chodzi o to, żebyśmy nie czekali. Tu idea jest taka, żebyśmy nie czekali na to, aż ktoś inny zrobi pierwszy krok. Że w przypadku napięcia, konfliktu
To nie jest kwestia tego, kto jest winny, kto powinien. To jest kwestia tego, aby zrobić krok w stronę pojednania. I ten krok, uwaga, nie jest podyktowany tym, żeby nie porozmawiać o tym. Nie jest podyktowany tym, żeby przyklepać to, co tam gdzieś się wydarzyło i powiedzieć, a, nieważne. Nie rozmawiajmy o tym. Nie, rozmawiajmy. Nie, usiądźmy razem, porozmawiajmy o tym, kiedy przyjdzie dobry moment. Porozmawiajmy o tym. Nie zamiatajmy rzeczy pod dywan. Nie udawajmy, że coś się nie wydarzyło, co się wydarzyło, ale inicjujmy potrzebę rozmowy, spotkania. Dlatego, że oddalenie wywołuje tęsknotę za miłością. I tym, co napędza tę kobietę w tym tekście, jest miłość. Nie to, żeby przyklepać to. Nie to, żeby zamieść pod dywan. Nie to, żeby za wszelką cenę utrzymać pokój, żeby nikt przypadkiem nie pomyślał, że u nas są jakieś takie straszne rzeczy, że my się kłócimy. Boże, kochany, własne brudy we własnym domu, pani Dulska i tak dalej. Nie, ona mówi, kocham go. Jestem chora z miłości i nie mogę przeżyć tego, że jesteśmy w miejscu, w którym łyżka stała się tylko łyżką. Oddalenie wywołuje tęsknotę za miłością, jak śpiewała Ania Dąbrowska kiedyś. I trudno mi się przyznać, śpiewa, że to wszystko nagle traci sens, gdy ciebie nie ma. I na głos nie wypowiem, że tęskniłam, gdy nie było cię trochę za długo. To jest to dziwne uczucie, kiedy kurz bitewny opada, kiedy milczenie zaczyna nam doskwierać i kiedy zaczynamy przypominać sobie to, jak było, jak to było, kiedy byliśmy razem. To jest moment wspomnień, moment, w którym zaczynamy wspominać to, te dobre chwile z przeszłości. Dlatego tak ważne jest i nie potrafię wystarczająco podkreślić tego, jak ważną rzeczą jest to, żeby budować wspólne wspomnienia, póki jest dobrze. Niechby zawsze było dobrze, ale jeżeli przyjdzie ten gorszy dzień, to jest moment na to, żeby spojrzeć wstecz i powiedzieć, wiesz co, dzisiaj nie chce mi się z tą gadać. Ale pamiętam, naprawdę całkiem niedawno, jak siedzieliśmy w tej kawiarni razem, patrzyłam na ciebie. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o wszystkim. Pamiętam, jak opowiadałem ci najgłębsze sekrety mojego serca. Wiesz co, chciałbym to znowu. Bo mamy to wspomnienie. A on może powiedzieć, wiesz, pamiętam, jak biegłem w biegu dla Oliwki. I pamiętam, jak już myślałem, że już nie dobiegnę do końca. I to był przedostatni kilometr. Myślałem sobie, nie, zatrzymam się, po prostu usiądę, nie dam rady. I wtedy zobaczyłem ciebie, bo stałaś i kibicowałaś mi najgłośniej ze wszystkich. I zobaczyłem ciebie, jak mi kibicowałaś i dlatego postanowiłem pocisnąć. I daliśmy radę. To jest ten moment, kiedy wspominamy wspólne wyjazdy w góry, wspólne podróże, wspólne małe rzeczy. Te rzeczy, które dzisiaj wydają nam się bez znaczenia. To, że razem idziemy na obiad, to, że razem siadamy przy stole, to, że razem trzymamy się za ręce, to, że razem jedziemy do hotelu na weekend i mamy fantastyczny weekend i kochamy się i jemy i śpimy i jemy i kochamy się i świat nam nie przeszkadza i pogoda może być sobie jaka chce, to nie ma dla nas żadnego znaczenia. Dlatego już dzisiaj nie zaniedbuj tych drobnych rzeczy. Nie myśl, że musi mieć milion dolarów, żeby zabrać swoją żonę na nie wiadomo jaką podróż. Ona tego nie oczekuje. Ona chce przejść się z tobą na spacer i po prostu pobyć z tobą. Ona chce wsiąść z tobą na rowery i pojechać z tobą. On chce, żebyś mogła po prostu wsiąść czasem z nim do samochodu i pojechać na tego McDonalda. Po prostu zjeść razem najprostszy możliwy posiłek. Albo czasem nic nie jeść, po prostu posiedzieć. A czasem to, czego on chce, to chciałby, żebyś tak usiadła obok niego i nic nie mówiła. Tak usiadła przy tym durnym meczu, który ogląda, czy tych innych rzeczach, które gdzieś tam gapi się w ten telewizor i tak po prostu przytuliła się do niego, złapała go za rękę, nic nie mówiła, nie komentowała. Po prostu była. Bo nie są to tylko wspomnienia dla wspomnień, ale te wspomnienia, one mają przypominać
nam o pięknie drugiej osoby. I to pokazuje nam trzecie zdjęcie, w którym czytamy zaraz potem. Chór pyta kobiety, w czym ten twój ukochany przewyższa pozostałych, najpiękniejsza wśród kobiet? Czym jest ten twój ukochany? Czym ten twój ukochany góruje nad innymi, że nas tak chcesz zaprzysiąc? Ona mówi, pamiętaj, zaprzysięgam was, siostro, zaklinam was, córki jerozolimskie. Powiedzcie mu, że jestem chora z miłości. No to co w nim takiego jest szczególnego? Ha, ha, ha. Mówi chór. A ona mówi, ha, ha, ha. A ja wam opowiem. A mój ukochany jest promienny i rumiany. Wyróżnia się z 10 000. Jego głowa przypomina szczere złoto. Jego kędziory kiedyś były, a teraz jak już ich nie ma, kiedyś były jak krukoczarne loki. Albo proste włosy po prostu. Fajnie wygląda. Jego oczy to gołębie przy strumieniach, skąpane w mleku, pięknie osadzone. Jego policzki są jak zagony balsamu. Kiedy moja żona powiedziała mi kiedyś, że mam policzki jak Brad Pitt, to chciałem wam powiedzieć, że możecie sobie mówić, co chcecie na mój temat. To nie ma żadnego znaczenia. Bo ja wiem, co znaczy Brad Pitt dla mojej żony. Więc jeżeli ja mam policzki jak Brad Pitt, to mówcie, co chcecie. Jego wargi jak lilie, które ociekają mirą. Jego ramiona są jak sztaby złota zdobione klejnotami. Jego brzuch jak płyta z kości słoniowej wysadzana. I co z tego? Co się śmiejecie? Ona tak to widzi. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jego nogi jak słupy z marmuru, postawione na złotych cokołach. Jego postać przypomina Liban. Ja nie wiem, czy to jest, może to jest komplement, chyba tak. Jak jest okazałe, jak cedry. Ciekawe, czy Liban jest duży. Tak naprawdę, dla tej kobiety. Czy ona myśli, że ten Liban jest taki duży, czy to jest taki, no nie wiem, nieważne. Jego podniebienie to słodycz. Wszystko w nim wzbudza pragnienie. Taki jest mój ukochany, mój najdroższy, jerozolimskie panny. A chór mówi do niej, dokąd poszedł twój ukochany? Dokąd się on skierował? Poszukamy go z tobą. A ona mówi, mój ukochany wstąpił do swojego ogrodu. On nie szuka kogoś innego. To prawda. On poszedł do ogrodu, być może milczy, być może zajął się robotą przy ogrodzie, czy coś tam sobie majsterkuje w tym swoim małym warsztaciku gdzieś tam, gdzie nikt nie ma dostępu. Może po prostu poszedł na ryby i tam siedzi, bo musi trochę pobyć sam, ale on nie poszedł szukać kogoś innego. I ona mówi, należę do mojego miłego, a mój najmilszy do mnie, gdy razem pasiemy się wśród lilii. I kiedy on to słyszy, policzki jak Brad Pitt, nie potrzeba więcej. Jesteś piękna, najdroższa, jak Tirsa, to takie miasto pod Jerozolimą, pełna wdzięku, jak Jerozolima, groźna, niczym sztandary. Odwróć ode mnie swe oczy, bo mnie rozbrajają. Patrzę na ciebie, patrzę ci w oczy i sobie po prostu, no, jestem bezbronny, hej, jestem bezbronny wobec ciebie. Twoje włosy to stado kóz, które schodzą z Giladu, twoje zęby to owieczki, które wyszły z kąpieli. Każda ma bliźniaczkę, żadnej nie brak młodych. Pamiętam takie zdjęcie mojej żony, które miałem jako pierwsze, że była moją dziewczyną i miałem takie czarno-białe zdjęcie, przepiękne zdjęcie z liceum, jak ono się uśmiecha i tam jest właśnie to. Tam jest właśnie to. Zęby jak owieczki. Każda ma bliźniaczkę. Wiecie, o co chodzi? Tam nie ma, nieważne. Twoje skronie są jak połówki granatów skryte za zasłoną. I uwaga, jak on to mówi. Jest 60 królowych. I 80 nałożnic. Takie były czasy. Panowie, to nie jest przykład żaden dla was. Także taka była kultura. Wtedy nie bierzcie sobie tego do serca. To co dalej weźcie sobie do serca. Panien bez liku. Lecz jedna jest moja gołąbka. Moja najdroższa. Bez skazy. Jedna u swojej matki. Czysta u swojej rodzicielki. Spojrzały na nią panny. Nazwały ją szczęśliwą. Królowe i nałożnice zaczęły podziwiać jej wdzięki. Ona mówi o nim, wszystko w nim wzbudza pragnienie. On jest mój miły, mój przyjaciel, tym góruje nad innymi. Tak, może czasem mu nie wychodzi. Tak, może czasem zawali. Tak, może czasem powie o jedno zdanie za dużo, albo nie ugryzie się w język, albo może właśnie ugryzie się, albo powie za mało niż to, co powinien powiedzieć. Tak, to prawda. Może czasem spóźni się na obiad. Tak, to prawda. Może czasem napisze mu 30 razy, co ma kupić ze sklepu i zapomni tego wszystkiego z różnych powodów, ale to nie jest najważniejsze. On ciągle pozostaje najlepszy. Najpiękniejszy, najważniejszy, jedyny, mówi ona o nim.
A on mówi o niej, jedna jest tylko moja gołąbka bez skazy. I tak naprawdę cały ten opis jest wspomnieniem Nocy Poślubnej, ponieważ on mówił o niej tak w poprzedniej pieśni, kiedy była to zapowiedź Nocy Poślubnej. I on widzi ją nie taką, jaką widzi ją nawet może teraz z różnymi zmarszczkami i tak dalej. Nie patrzy na nią przez pryzmat jakiegoś makijażu, czegokolwiek. On zawsze widzi ją tak samo, jak widział ją, kiedy pierwszy raz ją zobaczył. Dlatego, że ona ciągle, bez względu na to, czy ma zmarszczki, czy nie, czy ma makijaż, czy nie, jest dla niego najpiękniejszą kobietą na świecie i on chce jej o tym powiedzieć. Spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć: z wiele kobiet, pani bez liku, ty jesteś jedyna. I to sprawia, że ona mówi: ja należę do mojego miłego, a mój miły należy do mnie. I to jest znowu refren, który się powtarza w pieśni nad pieśniami. Wcześniej te słowa były wypowiedziane właśnie przy poznaniu się. Oni wracają do tego momentu, kiedy się poznali i kiedy powiedzieli sobie, że będą dla siebie jedyni, dlatego że wspomnienie miłości przypomina o oddaniu. Tak, to prawda. Te wspomnienia to nie są tylko wspomnienia dawnych czasów, ale to jest wspomnienie, które przypomina im o tym momencie, kiedy stanęli naprzeciwko siebie i powiedzieli sobie: tak. A zanim powiedzieli tak, wsłuchali się uważnie w słowa przysięgi małżeńskiej po to, żeby wypowiedzieć tak na dobre, tak na złe. Kiedy 3 czerwca 2000 roku pobraliśmy się z moją żoną, moja koleżanka z roku, która była na naszym ślubie, ona zwróciła uwagę na to, że kiedy wypowiadałem słowa przysięgi, bardzo mocno zaakcentowałem: przysięgam nigdy Ciebie nie opuścić. Ponieważ pochodzę z rodziny, w której rodzice rozstali się i rodzice mojego ojca też się rozstali, więc było to dla mnie niezwykle ważne, że patrząc w oczy mojej żonie powiedzieć: nigdy Ciebie nie opuszczę. I było to dla mnie tak ważne, że kiedy przyszły trudności, które sprawiły, że bardzo dużo rzeczy było nie tak, jak powinno być w naszym małżeństwie, słowa tej przysięgi, świadomość tego, że staliśmy wobec Chrystusa, w którymś momencie było jedną, jedyną rzeczą, która nam została, przynajmniej z mojej strony. Powiedziałem sobie: ponieważ stanąłem wobec Boga i wobec ludzi i obiecałem mojej żonie, że jej nie opuszczę, powiedziałem sobie: zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to małżeństwo mogło być najlepszym małżeństwem na świecie. Nie wiem, jak to zrobić, ale wiem, że Bóg jest tym, który wie, jak to zrobić i da mi siłę do tego, żeby to zrobić. I dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy, wybierając osobę, z którą decydujemy się, jeżeli mamy ten moment, wybieramy osobę, z którą chcemy iść do ołtarza, a później chcemy iść razem przez życie, żeby bardzo poważnie postawić kwestię tego, czy my naprawdę patrzymy we wspólnym kierunku. Czy Chrystus naprawdę jest podstawą dla naszego życia? I tu już nie chodzi o to, że będziemy potem razem chodzić do kościoła, czy będziemy razem wychowywać dzieci w podobnym. To jest wszystko ważne. Chcę wam powiedzieć, że ten moment jest ważny wtedy, kiedy łyżka staje się tylko łyżką. Kiedy przychodzi to złe, czego nie jesteśmy sobie w stanie czasem wyobrazić dzisiaj, tu i teraz. I wracamy do tego miejsca, tego momentu. Czasami jest tylko to, kiedy stajemy, mówimy: tak, mam kilka powodów, żeby go zostawić, ale zostanę. Tak, mam kilka powodów, żeby od niej odejść, ale ze względu na Chrystusa zrobimy wszystko, co w mojej mocy, żeby to małżeństwo mogło wyglądać jak najlepiej. Powiesz: no tak, ale małżeństwa chrześcijan też się rozwodzą. To prawda. Każde małżeństwo jest ryzykiem, ale ślub z osobą, która poważnie traktuje Boga, zmniejsza to ryzyko. Po prostu. To wszystko zaczyna mieć znaczenie, kiedy pojawia się konflikt. Właśnie kiedy dociera do nas, co to znaczy na złe z tej naszej przysięgi. Eugene Peterson, amerykański pisarz chrześcijański, powiedział kiedyś tak: kiedy rozmawiam z ludźmi, których przygotowuję do ślubu, często mówię:
Śluby są łatwe, małżeństwa są trudne. Śluby są łatwe, stosunkowo łatwe. Ja wiem, ile jest przygotowań, ile trzeba rzeczy ogarnąć. Wy też wiecie. Ale generalnie śluby są łatwe, małżeństwa są trudne. Para chce planować ślub, ja chcę planować małżeństwo, mówi Peterson. Oni chcą wiedzieć, gdzie będzie stał, gdzie będą stali świadkowie. Ja chcę przygotować plan na przebaczenie. Oni chcą dyskutować o muzyce, która ma być na ślubie. Ja chcę porozmawiać o emocjach, które pojawiają się w małżeństwie. Mogę zrobić ślub w 20 minut z zamkniętymi oczami, mówi Eugene Peterson, ale małżeństwo zabiera rok po roku po roku i wymaga ciągłej uwagi. I to prowadzi nas do czwartego zdjęcia, kiedy on mówi do niej: zstąpiłem do ogrodu orzechowego, by zobaczyć młode pędy w dolinie, by zobaczyć, czy kwitnie winorośl i czy pączkują drzewa granatu. Chwilę potem nie wiedziałem, co się ze mną stało. Niosły mnie rydwany księcia mojego ludu. To brzmi dosyć tajemniczo. Wcześniej ona odkrywa to, że on jest w ogrodzie, teraz idzie tam i czeka na niego, a on przychodzi do tego ogrodu znowu i czytamy o tym, że tak jakby ona go porywa. Inne tłumaczenie mówi: tam była córka mojego ludu, która mnie uszczęśliwiła. Ale okazuje się, że ze względu na specyfikę hebrajskiego języka można ten fragment odczytać też nie jako słowa jego do niej, ale jako słowa jej do niego. I wtedy mamy trochę inną kolejność zdarzeń. Wcześniej ona odkrywa, że on jest w ogrodzie. Czytaliśmy, ona mówi, że on jest w ogrodzie. Teraz idzie tam i go znajduje. Wcześniej szukała go po mieście. Teraz znajduje go w ogrodzie, czekającego na nią. I wtedy jej słowa brzmią, jeżeli to jest kontekst, to te słowa można przetłumaczyć: nawet nie wiedziałam, że moje pragnienia zawiodą mnie na rydwany księcia mojego ludu. I niezależnie od tego, jak odczytamy ten fragment, jedna rzecz staje się jasna. Po czasie oddalenia spowodowanego zaniedbaniem i wspomnieniach miłości, które przypominają o oddaniu, dochodzi do ich wspólnego, do ich ponownego spotkania, czyli do pojednania. Bo wzajemne oddanie przekonuje nas, świadomość tego, że postanowiliśmy, wybraliśmy oddanie się sobie nawzajem, przekonuje nas do tego, żeby wrócić. I oczywiście mowa jest o przebaczeniu. To jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć: przepraszam. I to jest też ten moment, kiedy trzeba, słysząc przepraszam, powiedzieć: wybaczam. Tom Nelson, jeden z pastorów, z którego komentarzy do tej księgi korzystałem przy okazji przygotowań do tego, opowiedział o pewnym małżeństwie, w którym mąż powiedział o swojej żonie tak: moja żona w momencie konfliktu staje się historyczna. Nie histeryczna, tylko historyczna. To znaczy zaczyna wyliczać, co zrobiłem tydzień temu, miesiąc temu, rok temu. A tutaj czytamy o tym, że to, co zamknięte, to zamknięte. Kiedy ktoś mnie pyta, na czym polega, po czym wiem, że przebaczyłem, po czym wiem, że przebaczyłam, to jest ten moment, kiedy podejmujesz decyzję, że to, co zrobił on, to, co zrobiła ona, nie będzie więcej wymieniane między wami. To nie będzie karta przetargowa, to nie będzie punkt do dyskusji, to nie będzie mielone cały czas i mielone i powtarzane i wyciągane w najbardziej trudnym momencie. Nie. Przebaczenie polega na tym, że decyduje się nie być historycznym ani historyczną, tylko decyduje się na to, że to jest za nami, jeżeli zostało to prawidłowo zamknięte, zamknęliśmy to, idziemy dalej. Nie wymieniamy tych rzeczy już więcej. I ten obraz konfliktu w małżeństwie, który Bóg rysuje przed nami, jest po to, żeby nam wszystkim pomóc, kiedy do tego konfliktu dojdzie, ale też po to, żeby przypomnieć nam, wszystkim nam, że czasami
te zdjęcia, których nie ma w naszym rodzinnym albumie, te ujęcia, których nie mamy na naszych telefonach, to są właśnie te ujęcia konfliktu, które mogą być czasem najbardziej wartościowe. Bo one przypominają nam o tym, że kiedy było nie tak jak trzeba, kiedy było źle, stanęliśmy i poszliśmy razem dalej. I tak naprawdę konflikt w małżeństwie, dobrze przepracowany konflikt, napięcie, może być początkiem głębszej, bardziej dojrzałej relacji, w której nie ma już miejsca na złudzenia, nie ma miejsca na nieprawdziwe wyobrażenia o drugiej osobie, ale możemy wreszcie wybrać kogoś takim, jakim naprawdę jest i powiedzieć tak, pomimo tego, jaki jest, wybieram go. Pomimo tego, jaka jest, wybieram ją. I to jest to, co Bóg może zrobić, nawet z najbardziej czasem pokierszowanymi kawałkami pięknej porcelany. Ta sztuka ma swoją nazwę. W Japonii nazywa się Kintsu Kuroi. To jest sztuka naprawiania złotem. Rozbite kawałki wazy najpierw skleja się żywicą, a później pokrywa się złotem po to, żeby mogły nabrać zupełnie nowej wartości. I okazuje się, że to, co było kiedyś warte i cenne, teraz, nawet jeżeli było rozbite, to dzięki złotu, którym zostało sklejone, staje się jeszcze cenniejsze i nabiera zupełnie nowej wartości. I wierzę, że tak samo jest, może być z każdym małżeństwem. Wierzę, że nawet tam, gdzie pojawiają się pęknięcia, problemy, jeżeli Bóg jest zaangażowany w to, żeby pomóc nam dobrze przepracować i przejść przez te trudne chwile, nasze małżeństwo może być jak waza połączona złotem. Tak, to prawda. Będą na nim pewne pęknięcia. To prawda, będą na nim rysy. Ale dzięki temu, że Bóg pomógł nam je posklejać, ono stało się jeszcze bardziej cenne i jeszcze bardziej wartościowe. Dlatego kiedy Bóg jest obecny w naszym małżeństwie, może się okazać, że konflikt wcale nie musi być końcem, ale może być nowym początkiem.